Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w 31. odcinku Wiadomości z końca świata. Ja nazywam się Zofia Sobczak, a to jest... Janek Śpiewak. Bardzo nam miło Was powitać po trochę dłuższej przerwie, ale przychodzimy do Was z tematami, które w nas się skumulowały, zabulgotały i wkurzyły nas na tyle, że postanowiliśmy o nich powiedzieć. Tak jest, będziemy mówić o spadającej inflacji i o tym, jak to się stało, że Polakom wmówiono, udało się wmówić, że za inflację odpowiadają kredytobiorcy i rodziny z dziećmi na socjalu. Mm-hmm, tak, zdecydowanie właśnie tak jest. Oraz o Taylor Swift powiemy parę słów. Powiemy o Taylor Swift i o tym, jak bardzo przejmuje się zmianami klimatycznymi, jak wrażliwą influencerką jest odpowiedzialną społecznie. I o tym, jak bogaci w ogóle postanowili spalić planetę, a my nic z tym nie robimy, mimo że globalne ocieplenie bardzo przyspieszyło w ostatnich latach. A na koniec historia o reklamach hazardowych i o tym, jak reklamy skierowane do dzieci i młodzieży zachęcają do tego, żeby od hazardu się de facto uzależnić. GUS podał najnowsze odczyty inflacji i okazuje się, że inflacja spadła poniżej 4% w styczniu tego roku. Inflacja spada gwałtownie właściwie od tego piku, który był na początku roku 2023, bo mieliśmy najwyższy odczyt 18,4. No a dzisiaj ta inflacja jest bardzo bliska celu inflacyjnego, który jest 2,5%. I co ciekawe, ta inflacja spada w całej Unii Europejskiej, w całym regionie. Jak zobaczycie sobie, to Polska jest tutaj, no można powiedzieć, że wciąż na czele, ale te różnice nie są już takie wielkie. Polska 3,9, Słowacja tyle samo, Słowacja ma euro, co będzie istotne za chwilę, Bułgaria, Węgry, ale taka Chorwacja, która ma na przykład też euro, ma już 4,1%. Zachód Europy ma trochę niższą tą inflację, zbliżającą się do koła 2-3%. I co ciekawe, ta inflacja, tak jak mówiłem, ona spada w całym regionie i w całej Unii Europejskiej. Tak jak w całym regionie wcześniej rosła. Tak, o dziwo, to jakby może ta inflacja nie jest wywołana przez Glapińskiego. I w ogóle rządy PiS-u i w ogóle działania w naszym państwie. Być może ona w ogóle nie jest z tym związana, ale to śmiała teza. Być może też jest tak, że wcześniej 800+ i 500+ wpłynęło nie tylko na Polskę, ale na całą Europę, podnosząc inflację właśnie tam. A teraz zmiana rządu, powrót do władzy Platformy Obywatelskiej sprawił, że inflacja cudownie spada nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Efekt Tuska. Efekt Tuska. Tusk powstrzymał inflację w całej Unii Europejskiej, dzięki, pokonał Glapę i populistów i teraz zapanowała niska inflacja. Jednocześnie udowodnił, że inflacja nie jest związana z dodatkami socjalnymi, które jak wiemy są nadal, są utrzymane. Ja myślałem, że jakby wprowadziliśmy teraz 800+ i spadła inflacja, myślałem, że przecież te kobiety, które za te 800+, jak wiadomo, rzuciły się w wir zakupów, emeryci na 13, 14 emeryturze po prostu rzucili się do zakupów w Polsce, w Czechach, we Francji, po prostu polscy emeryci w tych autokarach, już to widzę, po prostu jeżdżą po tej Unii Europejskiej i napędzają tą konsumpcję i oni po prostu wywołali tą inflację. Tak? No, tak. Taka jest opinia szeregowego przedstawiciela politycznego, liberalnego, medialnego, mainstreamu. Po prostu lipkowego eksperta. Można powiedzieć wręcz, że spadająca inflacja zaskoczyła liberalnych ekspertów ekonomicznych, którzy wieszczyli przecież jeszcze całkiem niedawno, że inflacja będzie dwucyfrowa w 2024. Tak, tutaj warto przytoczyć opinię pana Koteckiego, który jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej z ramienia Lipków, czyli tej rady, która zajmuje się właśnie ustalaniem stóp procentowych i on powiedział coś takiego we wrześniu 2022 roku. Prawdopodobnie dojdziemy do stóp procentowych na poziomie 10%. O matko, wyobraźcie sobie, co by było z gospodarką, gdybyśmy weszli na taki poziom stóp. To by znaczyło, wyobraźmy sobie, co by było z ludźmi, którzy mają kredyty, na przykład na pierwsze mieszkanie, gdyby te stopy procentowe wskoczyły na 10%. No, to znaczyłoby, że oni by płacili po kilkanaście procent kredytu hipotecznego. No, to są naprawdę, no, to lichwą to go nawet nie sposób nazwać. Inflacja na początku 2023 roku powyżej 20% i będzie najwyższa w Europie. Do końca 2024 roku inflacja będzie dwucyfrowa. Najwyższa na świecie w ogóle. No i tak samo mówiła przecież pani Tyrowicz, inna pani, która też była przecież jest zapraszana jako ekspertka i profesor, bardzo tutaj wykształcona. I to są ludzie, którym jedynym zadaniem jest to, żeby dostają 40 tam tysięcy miesięcznie, siedzą w tej RPP. Jedynym ich zadaniem jest sprawdzanie, jak będzie wyglądać inflacja i jakie będą prognostyki dla inflacji. I oni się tak bardzo mylą. I okazuje się, że ten Glapa wyśmiewany przecież wszyscy go wyśmiewali, że on miał cały czas rację, tak? Że jego... No bo on mówił dokładnie to, że dojdziemy do tego poziomu 2,5% w tym roku, tak? Na pewno mówił, że będzie blisko i że będzie jednocyfrowa inflacja pod koniec zeszłego roku.
uda się uniknąć kryzysu ekonomicznego przed wyborami, czy nie? No bo to jest to, że on nastąpi, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pytanie tylko kiedy? Czy przed październikiem? Jeszcze jeden? Czy po? Tylko, że no, oni przewidują już w tych swoich analizach, że w sierpniu będzie 10% inflacji, że ta inflacja zacznie spadać. Ale to są bzdury. No, ale właśnie jeżeli... To, że przewidują, to jest kłamstwo. To jest czysto propagandowe kłamstwo. No dobrze, ale... Przewidują spadku inflacji, bo będzie pompują tą inflacją transferami. Niech przewidują, niech tak mówią. Ale jeżeli okaże się, że latem rzeczywiście tak jest, to oni dzisiaj mówią, tak jak z nimi rozmawiałam z ludźmi Morawieckiego, dzisiaj jest 18,4, oni mówią, inflacja rośnie, a my mówimy, że to jest szczyt. I zrobimy tą sytuację jak z węglem. Jak Platforma mówiła, węgla nie będzie, tak samo będzie z inflacją. Jak dojdziemy do 10, to im powiemy, w takim razie dotrzymaliśmy obietnic, spuściliśmy tą inflację na drzewo. No tak, ale w 6 zobaczymy miesięcy, oczywiście, czy to się takich, uda. Nie ma takich zjawisk gospodarczych, żeby w 6 miesięcy spotkamy się za 6 inflacja miesięcy. Spadła o 8%. Oni musieliby zarżnąć gospodarkę, nie, żeby tak się stało. Znaczy, żeby ograniczyć inflację, trzeba wprowadzić antyinflacyjną politykę. A jedyna skuteczna antyinflacyjna polityka to jest po prostu zdjęcie masowo pieniędzy z rynku, no bo tylko to powoduje spadek inflacji. A oni robią coś odwrotnego, pompują pieniądze w rynek. Jakim cudem ma inflacja spaść? To jest, znaczy, to student pierwszego roku ekonomii rozumie, że to się nie może wydarzyć. No jeżeli człowiek dolewa benzyny do ognia, to raczej ogień idzie w górę, a nie wygasza. No to jest po prostu niemożliwe. W związku z tym to jest zaczarowanie rzeczywistości. Inflacja będzie rosnąć, kryzys się będzie zbliżał. Gdyby posłuchać się tych wszystkich lipków i podnieść te stopy wyżej niż była inflacja wtedy w tym najbardziej pikowym momencie, to naprawdę byśmy mieli tutaj masowe bezrobocie, bankructwa firm, ludzie tracących mieszkania, no po prostu Armagedon by nam tu lipki sprawiły, więc jakby, jeśli śmiejecie się z Glapińskiego, śmiejecie się sami z siebie, tak? Znaczy, do tego, bo Glapiński już przestaje powoli być jakby, słyszałem, że ma być w ogóle, mają być jakby zarzuty mu stawiane jakieś w ogóle Trybunał Stanu, ja no nie ciekawe wiem. Ciekawe na co, za co? Ale problem jest taki, że mamy wciąż wysokie stopy i zaraz o tym powiemy, ale to, co jest warto, żeby jeszcze raz podkreślić, tak? Polakom wmówiono, że za inflację odpowiada ten socjal i mamy badanie w ogóle, że 66% Polaków uważa, że 800+ doprowadzi do wzrostu inflacji. No, było wprowadzone w styczniu 800+ i do wzrostu inflacji nie doprowadziło. I niestety ta historyjka, ona się sprzedała bardzo dobrze i była powtarzana przez bardzo wielu ludzi i bardzo była często to robione. No i po co? Właśnie po to, żeby móc podnieść te stopy procentowe, żeby zrzucić odpowiedzialność za inflację na po prostu na zwykłych, szarych zjadaczy chleba. A co wywołało inflację? Jak spojrzymy sobie na te wykresy i w ogóle jak sobie spojrzymy na historię tego, no to pierwsze to było odbicie popandemiczne, tak? Były zatkane te łańcuchy dostaw, wiadomo, nagle wszyscy zaczęli no zamawiać towary. No nie konsumowali, no bo nie chodzili tak. Do sklepu, a nie potem, chodzili tak. A potem wszystko ruszyło, tak? No i było jasne, że ta inflacja trochę rozrośnie, były zatkane te, ten frakt chociażby międzynarodowy, tak? Te wszystkie wielkie kontenerowce, to poszło do góry. Ale to nie jest socjal. Tak, to nie jest powód socjalu. Potem była wojna w Ukrainie, która niestety dalej trwa i wzrosły ceny energii, bo sobie producenci energii zwietrzyli, o, jest zamieszanko, to można podnieść cenę energii. Ile było przecież, że Orlen nas zabija, że po prostu tutaj jakieś ogromne marże mają. Jakby wszyscy zapomnieli. A potem, jak Orlen obniżył ceny przed wyborami, to było, o, skandal! Jak może obniżać? To jest kiełbasa wyborcza. Znaczy, życie Lipka to jest życie nieustającej schizofrenii. Znaczy, ale ja mi współczuję w sumie. W sprawie energii było dokładnie tak samo, że przecież było to zamrożenie cen energii w 2023 chyba. I też była mowa o tym, że już nie można go utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że jest utrzymane nadal to zamrożenie cen energii. Jakoś państwo od tego nie upada. Tak, i mamy, zobaczymy, czy będzie utrzymane przez ten rząd, bo to faktycznie może wpłynąć na inflację, jeśli odmrożą dla zwykłych konsumentów te ceny. No i kolejna rzecz, która jak się okazało w zeszłym roku, no że jakby korzystając z tych właśnie zamieszań, KOR po prostu zaczęły podnosić marże, tak? I połowa ponad inflacji w zeszłym roku, co powiedział Międzynarodowy Fundusz Walutowy, była wywołana po prostu przez chciwość korporacji. To, że korporacje są chciwe i chcą zniszczenia nas wszystkich, my to wszyscy dobrze wiemy. Znaczy oni chcą zniszczenia nas wszystkich, tylko oni chcą na nas wszystkich jak najwięcej zarobić, a że przy okazji to oznacza zniszczenie części osób majątkowo. I planety przy okazji. Tak? To jest jakby tylko skutek uboczny chciwości. Ale my na to pozwoliliśmy, bo pozwoliliśmy właśnie takim po prostu naganiaczom, takim propagandystom mówić, że to nie są korporacje za to odpowiedzialne, tak? Nie są czynniki zewnętrzne za to odpowiedzialne, tylko że mimo tego, że tak mówią dane, rozumiecie? Dzisiaj już wszystkie dane mówią o tym, że inflacja była, czy wysokie ceny tak naprawdę były ściśle związane z tym, że duże korporacje zwietrzyły okazję
okazję do tego, żeby zwiększać ceny, bo ludzie wiedzieli, że i tak ceny rosną przez inflację. Zresztą nagraliśmy o tym cały segment odcinka, do którego odsyłamy poprzedniego, bo tam rozkładaliśmy ten temat na części pierwsze. Natomiast warto tutaj jeszcze wspomnieć o 800+ i właśnie o tej narracji socjalowej. Poczekaj, przejdziemy do tego, jeszcze bym chciał do tej chciwości się odnieść jeszcze. Tutaj na przykładu ktoś do mnie napisał właśnie o tej chciwości korporacji. Pracuję w firmie produkcyjnej, robimy nabiał. Głównie dostarczamy do Lidla i Biedronki. Oczekują od nas ciągłych obniżek cen, produkowania ze stratu albo na zero. W dużej mierze godzimy się na produkcję na zero, o ile chociaż 3 produkcje z 7 dadzą nam marżę 2-3%. Czy na półkach widzimy obniżki z tego tytułu? Nie, jest coraz drożej, tak to wygląda. Nie producent zdziera na ludziach, a te wszystkie korpo. Czyli te, które po prostu sprzedają, które najpierw doprowadziliśmy do tego, że one po prostu zmonopolizowały de facto rynek sprzedaży żywności, a teraz mogą w związku z tym ustawiać sobie takie ceny, jak im się podoba. I zresztą we Francji była podobna sytuacja i tam rząd francuski doprowadził do tego, że wprowadził wysokie regulacje, tak, na ceny żywności. Po prostu wezwał na dywanik Macron po prostu tych właścicieli tych sklepów, tylko że tam jest różnica taka, że oni mają własne sieci handlowe, a myśmy po prostu się wyprzedali. Tak, u nas Portugalczycy i Niemcy decydują o naszym rynku wewnętrznym, znaczy to jest poziom kolonizacji Polaków przez korpo, ale my nie chcemy tego widzieć, tak? Mimo że właśnie ta oligopolistyczna pozycja powoduje, że oni mogą narzucać te bardzo wysokie marże i faktycznie każdy, kto... No, widzimy, że te pieniądze nie trafiają potem do rolników ani do producentów, tylko do bogatych i są potem transferowane na Zachód. Ale Polacy wolą tego nie widzieć albo... Znaczy, może nie widzieć, ale po prostu są tak indoktrynowani, tak bardzo kochają bogatych i tak bardzo wierzą Lipkowej propagandzie, że wmówiono im, że właśnie za inflację odpowiada te żarłoczne matki z dziećmi i emeryci. I emeryci. I jeszcze ci wszyscy ludzie żyjący z socjalu. Zasiłków. Tak strasznie dużo i jest tych ludzi tak strasznie dużo, że właśnie tą inflację podbijają. Chociaż mamy najniższą bezrobocie w historii. Więc Fiat Money zrobił takie zestawienie, te wszystkie, większość tych tweetów pochodzi z jednego dnia albo z podobnego okresu, kiedy właśnie zostało ogłoszone, zapowiedziane 800+, które surprise, zostało podtrzymane na razie przez obecny rząd, mimo tego, że miało zrujnować naszą gospodarkę. Alicja Defratyka pisała tak, 500+ kosztuje 40 miliardów rocznie, 800+ będzie kosztować 64 miliardy rocznie. No, więc nie tak logicznie. Tylko nie dziwcie się później, że przez lata będzie wysoka inflacja. To jest 14 maja 2023. Także... Czyli to jest dzień, kiedy po prostu, to są wszystkie wypowiedzi, które tutaj czytamy, są z dnia, kiedy PiS ogłosił, że będzie ta waloryzacja 500+. Tomasz Stanisławski. PiS podjął skuteczną walkę z inflacją i rzucił 800+ zamiast 500+. Liczy się tylko jedno. Władza. Skutki rozdawnictwa mają głęboko w dupie. Rozdawnictwo, moje ulubione hasło. Łukasz Warzecha, to jest specjalista od chłopskiego rozumu, który już naprawdę tyle razy po prostu mówił bzdury. Strzelił kulą w płot, że już trzeba zliczyć. Że już nie ma tego płotu chyba. Widzę, że PiS postanowiło hojnie dosypać kasy. Najlepsze jest zestawienie w jednej wypowiedzi. Damy 800+, inflacja nie będzie już wysoka. Słuchajcie, no zobacz, co się stało. Prowadzili 800+, poczekaj, czy jesteśmy właśnie w tym momencie, w którym jest 800+ i nie jest już wysoka inflacja. Tak, to jest nasz... Ale nie przeszkadza to korpomediom go dalej lansować. Tak. 500+, podniesione do 800+, to Sławomir Neumann. Czyli platforma. 500+, podniesione do 800+, tylko przez ostatni rok inflacja zjadła 150 zł z 50+, a jeśli policzymy od początku programu, to te 800+ w styczniu będzie mniej warte niż 500+ przed 8 laty. Teraz albo oddają, co zabrali w inflacji, to co i tak jest za darmo, hashtag Polska w biedzie. Polska w biedzie, to jest dokładnie ta sytuacja. Poczekajcie, przypomnijmy mi, jakie są zyski banków w tym roku. Michał Przybylak, podwyżka 500+ na 800+, to kolejne 30 miliardów długu publicznego co roku. Kolejne odsetki od długu z naszych podatków co roku. Kolejne obniżenie aktywności zawodowej Polaków. No tak, bo przecież widzimy po wprowadzeniu 500+, jak aktywność zawodowa Polaków spadła nawet na szyję i dzisiaj mamy po prostu masę, tak jak wspomnieliśmy, masę ludzi na zasiłkach, którzy nie pracują. Michał Przybylak to jest ten polityk Platformy czy Nowoczesnej, chora go tam wie, który po prostu chce tak cały czas sobie robić zdjęcia w niedzielę niehandlowe. A, bo wtedy niedzielę handlowe, tak? Tak, ale potem się okazało, że korpo nie chcą niedzieli, nie chcą powrotu do niedzieli handlowych, więc temat umarł na szczęście. Roman Giertych. Hashtag program trutni. Damy wam 800+, a wy pozwólcie nam inflacją to zabrać i dajcie nam kraść.
Grzegorz Siemiączyk, czyli dziennikarz ekonomiczny. Waloryzacja 500+, inflacja dłużej, daleko od celu, stopy procentowe wyższe na dłużej, wakacje kredytowe na dłużej, inflacja dłużej, daleko od celu. Bum! Prognozy Komisji Europejskiej po ogłoszeniu 800+. Polska inflacja najwyższa w Europie. I to Business Insider napisał. Czy to się stało? No to jest są naprawdę, to jest system pogardy, tak? I to mamy wycinek z jednego dnia, a to jest, pomyślcie sobie, że to jest lansowane codziennie sączone w radiach, w mediach, w TVN-ach, w TOK-FM-ach, w kanałach ekonomicznych. Cały czas ten przemysł pogardy działa. Po co? Nawet antysystemowy dziki trener, tak? Który co prawda ostatnio zauważył, że jest... No bo on na takiego kreuje, tak? No tak, on się kreuje na antysystemowego, jest... tak? Że on mówi, jest takim człowiekiem, który mówi po prostu, prawda, jak jest takim człowiekiem z ludu. Nawet jakby on też to sączy, tak? Że wszyscy jadą na tej samej neoliberalnej, na tym samym neoliberalnym zaklęciu. Zaklęciu, które mówi, naszym zagrożeniem są ludzie, którzy dostają właśnie te 500+, 800+, 1500 zł emerytury dodatkowo. To są po prostu ludzie, którzy niszczą nasz kraj. Rządzący wczoraj poinformowali, iż od nowego roku zamiast 500+, osoby posiadające dzieci będą mogły pobierać aż o 300 zł więcej. Czeka nas zatem już za kilka miesięcy upragnione 800+. Życzę zatem wszystkim w tym kraju powodzenia, bo stojąc nad przepaścią, robimy niesamowicie śmiały krok do przodu. Nad Polską potrafi przelecieć rosyjska randomowa rakieta. Ona przelatuje przez pół kraju, potem gdzieś spada. W sumie to nikt nie wie gdzie. I to wszystko i tak nie ma żadnego znaczenia. Bo co z tego, że zaraz ci coś spadnie z nieba na łeb? Jak będziesz mieć 300 zł więcej. I to jest najbardziej przerażające, że dla przeciętnego Polaka nie ma znaczenia, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok. Jego nie interesuje, z czym będą musiały się mierzyć potem jego dzieci, jego wnuki. Dla niego najważniejsze jest tu i teraz. Day! Weszliśmy właśnie na absolutnie niedościgniony w tym kraju poziom rozdawnictwa i to wszystko zmierza w bardzo złym kierunku. Ale idą wybory, więc kolejny raz trzeba rozrzucić z helikoptera ludziom ich własne pieniądze, a oni kolejny raz będą skakać i się cieszyć. Wow, popatrz, Mariusz, dali nam hajs! A 3 dni później, ty Mariusz, no bo ja byłem teraz w sklepie i chleb kosztuje 18 zł. Miliony ludzi nie rozumieją, że żeby cokolwiek w ten sposób im dać, najpierw trzeba im zabrać w postaci na przykład podatków, bo rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Niesamowite to jest, ale to działa, tak? To działa, bo faktycznie, tak jak tutaj wspominaliśmy, 65% Polaków uważa, że podwyższenie świadczenia 500+ do 800 zł wpłynie na wzrost inflacji, tak? Czyli Polacy dali się przekonać, że warto ograniczać ten socjal, czy warto podwyższać stopy procentowe, żeby po prostu zdusić tą inflację. Tylko banki mają rekordowe zyski. Nie było nigdy tak rekordowych zysków w historii sektora bankowego. 27 miliardów ponad. Wzrost o 160% zysków. Dzięki temu, że Glapiński zrobił, przestawił wajchę i teraz trzeba płacić za kredyty więcej. Tak? Mimo tego, że banki leżą na hajsie, mają mnóstwo gotówki, oferują zresztą bardzo niskie oprocentowanie lokat, ale bardzo wysokie kredyty i konsumenckie, i hipoteczne. Więc pozyskiwanie pieniędzy mają bardzo tanie, wręcz za darmo, ale sprzedają ten pieniądz nam bardzo, bardzo drogo, tak, czysty zysk, tak, i te banki po prostu toną w hajsie, zresztą jest afera wiborowa, po aferze frankowej, która była gigantyczną aferą sektora bankowego, która pokazała faktycznie mafijny charakter tego sektora, teraz będziemy mieć aferę wiborową, mówiliśmy o tym wielokrotnie, tak, banki udają, że pożyczają od siebie pieniądze, żeby uzasadnić te wysoki wskaźnik wiboru, a tak naprawdę żadnych transakcji między bankami nie ma, tak, one mają wystarczająco kasy u siebie, żeby nie pozyskiwać tych środków, które zresztą są między innymi dzięki ogromnym tarczom dla biznesu, bo mówi się cały czas, że mamy jakąś ogromną drukarkę pieniędzy i ogromną podaż pieniędzy. I to mówiła Alicja Defratyka. 500+ kosztuje 40 miliardów rocznie. To jest ważne dla tego, co będziemy za chwilę mówić. 800+ będzie kosztować 64 miliardy rocznie. Czym to jest ćwierć bilion? Dobra. 250 miliardów złotych wydaliśmy na tarczę, tak? I to 250 na tarczę dla przedsiębiorców. Tak, 2 lata, tak? I to był jeden moment, kiedy faktycznie drukarka robiła brum. Ale wcześniej, jak sobie wrzucimy ten wykres tutaj i też wykrzucaliśmy ten wykres już wcześniej, bo naprawdę chcemy, żebyście byli też mieli te informacje. Podaż pieniądza, czyli to, ile tego pieniądza się produkuje, że tak powiem, drukuje, była taka sama za rządów Tuska, jak i za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był jedyny moment, kiedy ta podaż faktycznie pieniądza wzrosła, ale ona trafiła do biznesu. I było tyle hajsu dostali biznesmeni, że banki musiały im zamykać konta, bo były za dużo tego hajsu. Było. Zresztą nie wiem, jak to jest możliwe, że zamyka, ale tak było. W pandemii po prostu, ile znamy ludzi, nie będziemy o tym gadać, ile nam ludzi już ryzykowali samochód
samochody, mieszkania za te pieniądze starcz, tak? Ale jakby o tym na firmy dyskusji. Wszystko to robili, jeszcze co od podatku odpisywali. Więc mamy gigantyczne zyski sektora bankowego, które były odrobinę pomniejszone przez co? Przez wakacje kredytowe, tak? No ale banki nie pozwolą, żeby dalej Polacy przestali być tak bardzo okradani. Oni chcą bardziej, żeby byli Polacy okradani, jeszcze bardziej. Nie dość, że się już upasły niesamowicie w zeszłym roku i dwa lata temu, to chcą się paść dalej. Mimo tego, że nie ma uzasadnień inflacyjnych co do tego. I przygotowały taki apel w styczniu, który powtórzyły zresztą wczoraj. I ten apel sektora bankowego jest naprawdę, no jest, pokazuje, że żyjemy w Republice Bananowej, żyjemy w paramafijnym kraju, bo w normalnym kraju takie rzeczy, które wydają ten Związek Banków Polskich, bardzo poważni biznesmeni, prawda, zarabiający dziesiątki milionów złotych, oni by po prostu zostali, no nie wiem, no, w sensie, oni byli objęci publiczną anatemą. Apel sektora bankowego. Z dużym niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o przedłużeniu tak zwanych wakacji kredytowych. Tutaj nie wiemy do końca jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądać ten model wakacji kredytowych. Wiemy, że już nie będą uniwersalne i mają być tylko dla tych, którzy mają rata przekracza 1/3 ich dochodu. Ja nie do końca jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważam, że powinno to być uniwersalne. No nie wiem, no ja na przykład uważam, że może tutaj to jest jakiś rozdźwięk między nami, no bo ja bym była raczej za tym, że rzeczywiście jak no te wakacje kredytowe nie muszą się należeć każdemu, no bo są ludzie, dla których w tym momencie spłacenie tego kredytu nie jest takim dużym problemem, więc możemy rzeczywiście jakiś tam suwak zarobkowy wprowadzić. Oczywiście pytanie, jaki on będzie i jak będzie się dzielił na członków rodziny i tak dalej, ale no ja myślę, że to nie jest aż taki nie wiem, moim zdaniem po prostu powinniśmy jak najwięcej wydrzeć tym bankom, żeby nie kradły, tak? Czy to są ludzie dobrze usytuowani, czy źle. Na pewno bardziej uważam, że trzeba dojechać banki. Ale dobra, nieważne. Z dużym niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o przedłużeniu tak zwanych wakacji kredytowych w swej istocie będących formą wywłaszczenia. No, czy... Co? Czy wy wiecie, czym jest wywłaszczenie? Może byśmy chcieli się dowiedzieć. To są niezrealizowane zyski. To są wasze niezrealizowane zyski, które mogły być dużo większe. Znaczy naprawdę, ja bym chciał nie wywłaszczył was, bo naprawdę sektor bankowy w Polsce to jest rak, to jest absolutny rak. I nie wiem, no, czy to jest taka forma bezczelności. Niedawno przecież też pisałeś na Instagramie o tym mBanku, tak? Który tam jakieś opłaty... Cieszyli się tak, że mieli super zyski. Oczywiście część musieli odłożyć, bo niestety mBank był jednym z najbardziej utopionych w aferę frankową banków ze wszystkim, musieli część odłożyć na ugody. Ale ogromne, pochwalili się ogromnymi dochodami czy przychodami, a dokładnie w tym samym momencie wszystkim wysłali, że teraz będą dużo bardziej... Wyższe opłaty tam, opłaty za blik, coś tam, czego wcześniej w ogóle nie było. Zaproponowane rozwiązania, czytamy w tym apelu, nawet przy założeniu wprowadzenia ograniczeń dostępowych oceniamy jako szkodliwe nie tylko dla kondycji sektora bankowego, ale przede wszystkim dla milionów klientów banków i gospodarki kraju. Ponowne użycie tego instrumentu w nowych realiach politycznych utrwala niebezpieczną tendencję nieuzasadnionych oczekiwań społecznych co do możliwości niewykonywania umów, podważając tym samym zaufanie do stabilności prawa, które jest podstawą bezbieżnej bankowości. Ale to jest w jakimś sensie przynajmniej o tyle urocze, że oni od razu w tym apelu tak wpiszą wprost, o co chodzi, tak? Że oni nie chcą, żeby ludzie tworzyli właśnie w sobie oczekiwania społeczne. Tak, w stosunku do banku. Oczekuję... Nieuzasadnione. Oczywiście one są nieuzasadnione, bo byłyby tylko takie, gdybyśmy społecznie oczekiwali, żeby banki zarobiły jeszcze więcej. Tak, oczekiwania społeczne to jest to, żeby nie mieć raty kredytu, która się w ciągu roku zwiększa o dwukrotnie. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne. Roszczeniowa hołoda ci kredytobiorcy, obrzydliwa po prostu. Jak wy możecie oczekiwać karuzelę roszczeń? Jak wy to możecie oczekiwać z takich warunków jak na Zachodzie, że tam jest stałe procentowanie kredytu, że tam są kredyty po 3%, po 2%? Co? Wy jesteście feudalną chłopstwem. Wy macie być całować nóżki pana, a nie tutaj jakieś roszczenia wystosowywać. Wy się cieszcie, że macie gdzie mieszkać, Polacy. A jak nie macie, no to też się cieszcie, bo inni mają takie mieszkania. Niesamowite to jest po prostu. Znaczy, ta feudalny mental, naprawdę, że oni mogą coś takiego publikować w Polsce. Jakby w kraju, gdzie są najdroższe kredyty w Unii Europejskiej, afera frankowa, afera wiborowa, polisolokaty, banki są cały czas umoczone w jakieś afery. To wy łamiecie prawo na gigantyczną skalę. I wy coś takiego piszecie kredytobiorcom? Tak. To jest jeden apel. Nie skończyło się na jednym apelu, bo jak wiemy, bankowcy bardzo, bardzo nie chcą stracić ani złotówki na zmianach. Bankowcy nie odpuszczają i próbują przekonać rządzących, żeby nie było wakacji kredytowych w 2024 roku. Wyborcza BIS dotarła do pisma, które reprezentanci branży bankowej wysłali do premiera Donalda Tuska. W imieniu sektora bankowego jeszcze raz apelujemy o odstąpienie od dalszego procedowania projektu ustawy w zakresie dotyczącym przepisów przedłużających tzw. wakacje kredytowe. Zaproponowane rozwiązania, nawet przy założeniu wprowadzeniu ograniczeń dostępowych, oceniamy jako wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków.
Więc to, moi drodzy, w ogóle nie chodzi o żadne zyski. To w ogóle nie chodzi o pieniądze. Chodzi o dyscyplinę. Tak, ładnie. Tu chodzi o dyscyplinę i waszą moralność. Moralność płatniczą. Żebyście niczego nie oczekiwali od państwa. Jedyne, co możecie oczekiwać od państwa, to, że państwo i banki, bo to jest przecież zblatowane, że elity będą was ruchać, a wy macie bić brawo, jak będziecie ruchani. To jest to, co wam mówią banki. Oceniamy jako wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków i tak już mocno nadwyrężonej ostatnimi latami rządów poprzez uprawianie polityki masowego rozdawnictwa kosztem określonych branż gospodarki i kluczowych podatników. Kluczowych podatników. Kosztem ich to właśnie wszystko robimy. Jakim tak, kosztem? Totalnie jesteśmy, robimy dokładnie to kosztem kluczowych podatników w Polsce. Tak jest. Macie, w Polsce są niskie podatki, jeśli chodzi o Unię Europejską. W Polsce są jedne z największych nierówności społecznych, majątkowych i dochodowych w Unii Europejskiej. Polska najlepiej sobie poradziła ze wszystkich krajów praktycznie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o odbicie popandemiczne. Mamy rekordowe niskie bezrobocie. Rentowność firm jest rekordowa. Co wy pieprzycie? To chodzi tak, jak mówiliśmy tutaj. Chodzi tylko i wyłącznie o dyscyplinę. Jakie rozdawnictwo? Ten żałosny socjal? Tak, dokładnie. Jakaś podstawa podstaw, nie? Bo jakby sami przyznajecie, że te 500 plus jednak trochę się zdewaluowało, więc teraz wypadałoby dać trochę więcej. Ale to jest. Ale z drugiej strony nie przeszkadza to opowiadać, że 800 plus po prostu zrujnuje. Tak samo jak emeryci też zrujnują. I tutaj mamy krótkie nagranie niejakiego Pasuta. Roberta Pasuta. Robert Pasut to jest taka osoba, która tworzyła. Była jedną z trzech osób, które tworzyły Abstrahuję, czyli bardzo duży kanał swego czasu w polskim internecie. Jak daleko padło jabłko od jabłoni, bo. Wszyscy tutaj ostatnio mówiliśmy o tym, jak Masny robi fajne i ciekawe materiały, ostatnio właśnie o kanale sportowym, a no, jego kolega dawny no, poszedł naprawdę w stronę dość okropną i postanowił stanąć na targowisku i wezwać do likwidacji 13 i 14 emerytury. Cześć widzowie, jesteśmy na bazarku, gdzie tutaj jest dużo emerytów i będziemy próbować zbierać podpisy pod ustawą o usunięciu dodatkowych emerytur. Sami możecie wiedzieć, co, jak to się skończy, prawdopodobnie fatalnie, ja się troszkę boję. To się pan co zbiera, bo pan pieprzą. Tak. Jak pan się nie wstydzi, młody? Jak mnie to z roboty wyrzucił? Emeryci pana stąd wyniesieni. Rano, niech pan mi nie mówi. Powinno być wysiedlone to w 90 roku. Robiliśmy z nim. Demokracja ma, wie pan, różne oblicza, tak? Ja myślę, że znajdę tutaj zwolenników, żeby usunąć tę 13 i 14 emeryturę. Bo wzrasta, proszę pani, inflacja i deficyt budżetowy. I do tego wszystko... Nie się pan co zbiera, bo pan wpieprzą. Tak. Kto mi wpieprzy? Przecież to jest... Ludzie! Że mnie pobiją? Tak, pobiją i będą mieli rację. I tutaj po prostu ci emeryci, jak taki wściekła, niebezpieczna tłuszcza, która po prostu nie wiadomo, co i Robert Pasu, który jest zawodnikiem Fame MMA, który jest w kurtce prawdopodobnie, która jest równowartością kilku emerytur, jednego z tych emerytów, idzie tam jako odważna osoba, nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, co mu zrobią, czy go może nie pobiją. I... Pomyliłeś odwagę z odważnikiem, jak to się mówi. I też jakby, Robert, zapraszamy cię do tego, żebyś na przykład może... Stanął na, nie wiem, na festiwalu kapitalistów albo jakimś zjeździe Lipków czy bankowców i powiedział, nie, ja chcę prowadzić podatek katastralny, progresywny, ja chcę zlikwidować tak. CIT liniowy. O, to by było odważne. Albo na przykład napisać na grupie dla lekarzy, że uważasz, że lekarze powinni pracować na etatach, a nie na działalnościach gospodarczych i że składka zdrowotna powinna być wyższa. To wydaje mi się rzeczywiście odważne. To wydaje mi się być rzeczywiście czymś, co jest, no nie wiem, wsadzeniem kija w mrowisko. Ale pójście na bazar do emerytów i mówienie, że to jest jakaś niesamowicie tutaj społeczna, odważna akcja. Żałosny jeszcze fragment, zobaczmy tego. Do podpisania projektu o wycofanie dodatkowych świadczeń socjalnych, w tym emerytów, dodatkowych emerytów. Do Wisły z nim! Do Wisły! Do Wisły! Do Wisły! Ale że nad Wisłę, że na spacer, tak? Drodzy widzowie, tutaj jest większa zadyma niż w Mielnie. Pora skończyć z rozdawnictwem. Zróbmy pierwszy krok tutaj na bazarku. Co pani na to? Ale ja jestem demokrata, a ja chcę zmieniać kraj. Że pani. Dlaczego na gorsze? Nie daj Boże. A dlaczego pani nie wierzy we mnie? Pan wie, ile emerytur, niektórzy mają emerytury, tak. Jak a to wie pan to, dlaczego? Bo ZUS jest przerośnięty. Takie rzeczy, młody człowieku. Do roboty się wziął. 40 parę lat, proszę pana. A wie pan, ile ja podatków płacę rocznie? Gówno pan płaci. Rozdawnictwo, tak? To 13, 14 emerytura, która naprawdę no jest jakby, można powiedzieć. W Polsce te emerytury nie są wysokie, tak? Wiadomo, emeryci
nie są najlepiej klasą, która jest najbardziej jakby uprzywilejowana w Polsce, na pewno, tak? I to jest rozdawnictwo, tak? Rozdawnictwem, to jest jako najgorsza rzecz po prostu. Tak, rozdawnictwem nie są jakieś ryczałtowe podatki dla super niskie. Rozdawnictwem nie jest 8,5% od podatku od najmu. Rozdawnictwem nie jest, nie wiem, brak podatku spadkowego dla multimilionerów, tak? Jakby, to wszystko nie jest problemem finansowym w Polsce. Problemem finansowym w Polsce są emeryci. I tak państwo widzicie, że tak się zarządza populacją w Bantustanie, tak? Chodzi o to, żeby elity dyscyplinowały Polaków, ten PASU też dyscyplinuje tych emerytów, banki polskie dyscyplinują, media dyscyplinują, influencerzy dyscyplinują, żeby Polacy niczego nie oczekiwali. Uważali, że tylko państwo jest fatalne, czy wszystko trzeba sprywatyzować, a twoim wrogiem jest emeryt, ewentualnie matka z dziećmi, tak? A nie bankster, który cię właśnie okradł i wyprowadził pieniądze za pomocą tego, że przekonał opinię publiczną, że trzeba podwyższać stopy, mimo że te stopy procentowe nie mają żadnego związku z inflacją wywołaną przez chciwość korporacji i ceny energii. Proszę państwa, oglądajcie nas, polecajcie nas znajomym i zaszczepiajcie szczepionkę na to całe korporacyjne gówno. Moim zdaniem w PRL-u nie było takiej indoktrynacji. Jednak... No nie było, no bo nie było też tylu źródeł, jakby tyle możliwości tej indoktrynacji, tak? Mówimy o tym, że to robią i mainstreamowe media i włączamy sobie, prawda, teraz rano TVP i tam jest rozmowa o fliperach i o tym, że najem jest po prostu niezwykle ryzykownym zadaniem dzisiaj. W wiadomościach głównych poszedł materiał, tak, o tym, jak to, Boże, jak to rentierzy mają ciężko. Tak, i występowała tam pani, która powiedziała, że ona wynajmuje mieszkanie i nie ma tego problemu. To była jedyna osoba, która wynajmuje mieszkanie tam, w tym materiale, która powiedziała, że nie ma tego problemu. Ale słyszała, ciekawe, gdzie słyszała. Więc jesteśmy, i w PRL-u też przede wszystkim było jasne, że jest władza i ta władza jest zła. Tak. A tutaj, nie no, ta władza, te korporacje, ci bogaci, przecież oni nie są... Znaczy władza jest zła, ile jest pisowska, teraz już nie jest taka zła władza i teraz już... Inflacja maleje. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wytłumaczą Lipki swoim wyborcom. Może w ogóle nie będą tłumaczyć tego. W każdym razie jest to przykład naprawdę... Ta inflacja to jest po prostu podatek nałożony na klasę średnią i biednych, żeby po prostu ich okraść, tak? I żeby korporacje paliwowe, korporacje spożywcze, bogaci, żeby po prostu mieli więcej pieniędzy, tak? I tak naprawdę tyle, tak? I cała ta narracja socjalna ma po prostu odwrócić od tego uwagę. Przechodzimy do naszego drugiego tematu, no, który jest zdecydowanie smutny i przerażający. Za każdym razem, kiedy wrzucam na Instagram coś na temat zmian klimatycznych, a właściwie tego globalnego ocieplenia, które obserwujemy, no to zawsze pisze do mnie kilka matek dzieci, które tak samo jak ja bardzo przejmują się tym, jak będzie wyglądała przyszłość świata i przyszłość, której będą nasze dzieci dorastały i będą dorosłymi ludźmi. I to globalne ocieplenie, które przyspieszyło w ostatnich latach i też powiemy, jakie są teorie ku temu, no jakby i to, że te emisje ciągle rosną dwutlenku węgla, no pokazuje jakby, że ten... Po prostu kapitalizm tak zje nas, po prostu, dosłownie. Ten dziki kapitalizm nas po prostu zje, bo sprawi, że planeta będzie niezdatna do zamieszkania, jak tak dalej pójdzie. A tutaj mamy bardzo, bardzo przerażający wykres, mianowicie temperatur na północnym Atlantyku. I te temperatury na północnym Atlantyku wzrosły w lutym już. Normalnie wzrastały dopiero gdzieś pod koniec marca. A teraz właściwie już rosną, co oznacza po prostu, że grenlandzkie lodowce i w ogóle ta czapa północna bieguna północnego się po prostu niedługo roztopi, tak? I jeśli ona się roztopi i widzicie tutaj tą czerwoną linię już za rok 2023, jak bardzo ona odbiegała od tych poprzednich lat i jak bardzo jest prawdopodobne, że ten rok będzie jeszcze cieplejszy, no to wpłynie zupełnie na obieg i zmieni prądy atlantyckie, tak? Mamy Golfstrom, tak? Mamy ten ciepły prąd atlantycki na zachodzie Europy, który nas okala i na wschodzie Stanów Zjednoczonych jest ten zimny prąd, tak? I tam się dokonuje się cyrkulacja wody ciepłej i zimnej i jak czytamy, wyszedł raport niedawno opublikowany przez naukowców, który mówi, że no, ten moment, kiedy ta cyrkulacja tych prądów morskich się po prostu załamie, jest coraz bliższy, tak? I może się i wydarzy się prawie na pewno za naszego życia, co jest dość przerażające i konsekwencje będą takie, że na przykład lasy równikowe po prostu przestaną istnieć, bo będzie po prostu... Za zimno? Nie, będzie za ciepło. Będzie za ciepło. i za mało opadów będzie. Natomiast zachód Europy, na przykład, nie wiem, jakaś Anglia, czy Skandynawia, będzie dużo chłodniejsza. Tam nie będzie po prostu możliwe rolnictwo. No i pytanie, co w ogóle z nami będzie, no bo
To jest oczywiście trochę jest, pewnie w dużym stopniu jest to gdybanie, bo ogólnie temperatury rosną bardzo szybko i mamy już 1,5 stopnia więcej niż z czasów z XIX wieku, tak? Ten wzrost temperatury jest ponad 1,5 stopnia. I teoria jest taka, że to tak bardzo przyspieszyło, bo w czasie pandemii i po pandemii, po pierwsze, no, mamy aerozole w powietrzu, formy zanieczyszczenia powietrza, różne cząsteczki, które emitujemy przy produkcji przemysłowej i te aerozole, NASA nam mówi, że obniżają temperaturę na Ziemi o 0,4 stopnia. I obniżają, bo? Bo odbijają promienie słoneczne i z powrotem do kosmosu te ciepło odlatuje. I to, co się zdarzyło w czasie pandemii, to po prostu, że zamarł ruch kontenerowców tych olbrzymich, a potem jeszcze wprowadzono zmiany w tym paliwie podobno jakoś, że to paliwo jest teraz mniej siarkowe, czy mniej zanieczyszczające powietrze. Więc... To była zmiana na plus de facto, tak? Bo chodzi nam o to, żeby mniej zanieczyszczać powietrze. No, ale, przez to, że właśnie ten ruch atlantycki, te kontenerowce przestały tak zanieczyszczać powietrze, no to po prostu ta temperatura, te oceany zaczęły coraz bardziej absorbować to ciepło, tak? I ogólnie oceany bardzo długo były takim naszym, no, taką deską ratunkową, bo one absorbowały ciepło, bo są olbrzymie, tak, i są, zajmują więcej powierzchni niż po prostu niż ląd i po prostu przestały to robić i zaczęły oddawać to ciepło, tak. I to jest bardzo zła wiadomość, bo jeśli te prądy morskie się zmieni, cyrkulacja tych prądów morskich, to już nie będzie odwrotów. Zmieni się naprawdę, wszędzie zmieni się klimat, tak? W skali mikro, w wielu miejscach zacznie się to wszystko radykalnie zmieniać. Nie wiemy tak naprawdę w jaką stronę, nie jesteśmy w stanie teraz tego przewidzieć, w jaką stronę, tak? Gdzie będzie zimniej, gdzie będzie cieplej. Nie wszędzie to będzie oznaczało, że będzie, jak to mówił Korwin, jak we Wiedniu. To nie będzie tak, że wszędzie będzie, prawda, miło, przyjemnie i ciepło. Będą miejsca, gdzie będzie dużo zimniej, będą miejsca, gdzie będzie mega gorąco. Wszystko to jest dla nas na dzień dzisiejszy niewiadomą. Znaczy wiadomo jest to, że będzie po prostu, że to, co zbudowało naszą cywilizację, te podstawy klimatyczne, one przestaną istnieć i na przykład całe rolnictwo będzie prawdopodobnie musiało się zupełnie zmienić się, tak? No już teraz widzimy na przykład, że ceny kakao przez to, że są potężne susze, wzrosły o 100% w ciągu roku. Oliwki na przykład w Hiszpanii o 40%, tak? Bo Hiszpania zamienia się w pustynię. Tak. A to samo widać też nawet po sezonowych owocach już w Polsce, no nie, że z marynami. Tak, w Polsce trwa susza cały czas, tak, my możemy o tym zapomnieć, ale większość Polski od lat jest, ma po prostu suszę, tak, jest nieustająca susza w Polsce. I jak będzie tak, że nie wiem, przyjdą na przykład takie fale upałów, które będą, nie wiem, miały 50 stopni, nawet przez tydzień, tak, to po pierwsze umrze mnóstwo ludzi, a po drugie wypali wszystkie zbiory, tak? Albo na odwrót, przyjdą jakieś gigantyczne mrozy, które przyjdą po prostu i nawet na, nie wiem, na tydzień, dwa tygodnie i tak samo będzie efekt, tak? Więc naukowcy twierdzą, że po prostu, no, na pewno tyle ludzi, która mieszka dzisiaj na planecie, no nie będzie mogła po prostu na pewno funkcjonować, bo po prostu nie, nasze rolnictwo przestanie móc podtrzymywać tak dużą ilość populacji, a my jesteśmy na etapie tego, prawda, coraz bardziej rośnie spożycie mięsa, coraz bardziej rośnie konsumpcja innych towarów, więc my w ogóle jesteśmy zupełnie w inną stronę idziemy, a co gorsze, robią to bogaci, którzy są coraz bogaci. Jest jedna osoba, której nie martwi najwyraźniej globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne i wszystko, co się z tym wiąże. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift, podróżując do swojego chłopaka prywatnym odrzutowcem, spowodowała emisję 138 ton dwutlenku węgla w ciągu 3 miesięcy. Tyle, co 17 domów w rok. Gwiazda musiałaby zasadzić ponad 2000 drzew i pozwolić im rosnąć przez dekadę, aby zrównoważyć szkody dla środowiska spowodowane przez jej loty. I tutaj uwaga, mowa jest tylko o lotach związanych z jej romantycznymi schadzkami z jej chłopakiem. To nie są wszystkie jej loty. To, że pozwalamy na prywatne odrzutowce w tym momencie i że pozwalamy na to, żeby ten 1% bogatych robił po prostu coś takiego z naszą planetą, jest nieprawdopodobne i pokazuje, jak bardzo jesteśmy trzymani za mordę przez bogatych, tak? Bo jaki jest dla nas... Co ma dobrego to dla nas, że garstka bogaczy przyjechała na Super Bowl odrzutowcami, tak? Jakby, co my z tego mamy? Ale to nie jest tak, że oni przylatują na Super Bowl, tylko że oni po prostu latają. Taylor Swift zdarza się latać, jakby co na ten temat już naprawdę to już się stało memiczne, że jej się zdarza latać, wiesz, po prostu naprawdę na kawę, tak? Do innego miejsca. No tak, bo oni mają gdzie tyle... jest jej chłopak. I Taylor, tak jak mówisz, Taylor nie tylko lata, ale Taylor nie chce, żeby o tym ktokolwiek mówił, bo ten temat zaczął być oczywiście popularny teraz medialnie, dlatego, że ona wylatuje naprawdę jakieś gigantyczne ilości CO2, więc jest taki facet, który na Twitterze zaczął trakować te loty, śledzić, pokazywać, ile ona lata, ile to nas właśnie CO2 kosztuje i ona po prostu chce go
uciszyć, to nie? To jest jej... No tak, bo oni... Znaczy fakt, że my pozwoliliśmy zakumulować takie bogactwo, tak to pokazuje, jak bardzo ważne są podatki bardzo wysokie dla bogatych, żeby ich po prostu poskromić w tym wydawaniu pieniędzy na głupoty, tak? Bo oni wydają pieniądze na głupoty. Jak masz tyle pieniędzy, że nie wiesz, co z nimi robić, no to właśnie robisz takie rzeczy jak Taylor Swift. Tak. Polecamy tutaj cały materiał Ani Gemmy, która skądinąd wiem, że też ogląda czasami nasze nagrania, ale my polecamy tym razem jej filmy. Ona bardzo dużo mówi w ogóle o fast fashion, o tym, o czym też czasem wspominamy, czyli o tym, jak ta konsumpcja tak naprawdę zabija naszą planetę. I ona właśnie nagrała bardzo ciekawy film o Taylor Swift, o jej lataniu i także o tym gościu, który to ujawnił. Tutaj krótki fragment. Jednak dzisiaj spotykamy się tutaj, aby mówić o Taylor, bo Taylor, słuchajcie, lata bardzo dużo. Jej dwa prywatne odrzutowce, bo tak, ma dwa, tylko w roku 2022 wyemitowały ponad 8000 ton dwutlenku węgla, co jest równoznaczne zanieczyszczeniom, które emituje około 1200 osób, takich normalnych osób, jak ja czy ty. I mamy do czynienia na każdym poziomie. Oczywiście Taylor jest memiczna i można powiedzieć, że na niej się skupia uwaga. Nawet to nie jest, że jest przerażające, no bo ona też naprawdę generuje tego całą masę. A jeszcze przypomnijmy, że to jest jednak gwiazda, która kreuje się bardziej na lewicową gwiazdę. Tak? Na taką, no tak mi się wydaje, że ona jakby nie jest raczej gwiazdą lewicą. Lipkową. No lipkową, tak? No dobrze, no ale jakby liberalno, tak? Liberalno-lewicową, tak? Ona oczywiście pokazuje nam szerszy problem, który mówi to. 1% światowej populacji świata odpowiada za 50% emisji lotniczych. Prywatne loty samolotami stają się coraz popularniejsze. Słuchajcie, stają się coraz popularniejsze, bo czemu nie? W ciągu ostatnich 20 lat flota prywatnych odrzutowców wzrosła o 133%. Tymczasem prywatne odrzutowce odpowiadają za ponad 10-krotnie większą emisję CO2 niż loty komercyjne. Ale nie mówimy tylko o lotach, mówimy ogólnie o tym, że bogaci swoim konsumpcją i swoją lifestyle'em, który możemy obserwować na Instagramie, naprawdę na Instagram chyba powinien, znaczy ja, to jest kontakt mój z wami też, tak, i wiemy, ale naprawdę to jest takie narzędzie szatana, bo on po prostu promuje ten okropny, pusty, kapitalistyczny hedonizm i 1%, słuchajcie, najbogatszych ludzi na świecie emituje więcej dwutlenku węgla niż najuboższe 66%, tak? Wyobrażacie to sobie? Czyli ten 1% no naprawdę żyje na koszt nas wszystkich. Problem oczywiście polega na tym, że 1% najbogatszej populacji świata to są również w nich Polacy, tak? I to są tacy ludzie, którzy wydawać by się mogło nie są aż tak ultra bogaczami jak Taylor Swift czy nie wiem Bezos, tak? Ale są, nie wiem, multimilionerami i latają po prostu 10 razy w roku gdzieś, kupują cały czas nowe rzeczy, mają ogromne domy, których ogrzewanie kosztuje ogromną ilość, mają ogromne samochody, które emitują ogromne ilości dwutlenku węgla, cały czas wymieniają te rzeczy na nowe i tak dalej, i tak dalej. No i niestety w Polsce też mamy przecież przykłady takich osób totalnie oderwanych od rzeczywistości. Robert Lewandowski na przykład z żoną spędzali wakacje w jakiejś tam wsi Stanclewo, odcięci od świata postanowili zapewnić sobie wygodny transport i kupili helikopter. I francuskie medium śmiało się z Roberta Lewandowskiego, że poleciał ubrany w dres helikopterem po bułki. Takich bogaczy nam trzeba, którzy robią właśnie takie rzeczy. Tak, no mamy historię Przytakiewicz, która leciała na panel ekologiczny helikopterem. No tak, to są te wszystkie rzeczy, które no naprawdę uderzają, tak? No, że mamy tak ogromne, szybkie przyspieszenie wzrostu temperatur, a my pozwalamy tym bogatym po prostu hej, tak, spalcie planetę, nie ma problemu. Największym problemem są i tak matki z dziećmi, które pobierają 500+. To jest nic w porównaniu z Taylor Swift. Ale tak, ale tutaj nie jest to może moment i czas na to, żeby rozmawiać o antynatalizmie, tak? Ale to, że ludzie jakby często decydują się na brak dzieci z tego powodu, że boją się, jak będziesz wyglądać przyszłość, czy właśnie myślą, że to jest też bardzo nieekologiczny ruch, bo też są tacy ludzie. Naprawdę, znaczy to jest coś niesamowitego, jak nam się... Znaczy jest w tym jakaś racjonalność oczywiście, tak? Ale że nam wbito, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko i... Tak. My musimy naszymi indywidualnymi wyborami decydować o tym, tak, musimy, nie wiem, tam, to wszystko jest bardzo ważne, ja nie chcę tego absolutnie dezawuować, robić recycling, robić jakiś tam, rezygnować z mięsa, ja wszystkim polecam rezygnację. No tak, ale jeden lot Taylor Swift jakby zamienia w perzynę starania moje roczne na temat tego, żeby ograniczać różne rzeczy swoje, tak, konsumpcyjne. Tak, znaczy, że to jest po prostu, jeśli chodzi o system, który myśmy zaprojektowali, nie może być tak, że ciężar tego wszystkiego spada na zwykłych zjadaczy chleba,
a ten 1% najbogatszych, czyli pewnie te kilka procent najbogatszych w Polsce też się do tego zalicza, tak? Oni są totalnie zwolnieni ze wszystkiego. Oni są nieopodatkowani, ich konsumpcja w ogóle jest, prawda, dozwolona. Więcej, my uważamy, że to jest super, że oni tak się zachowują i żyją. I wchodzisz na Pudelka i Pudelek będzie bił brawo i wchodzisz na Instagrama i będzie bił brawo, jakieś wywiady u tego oszusta żurnalisty, tak? Jakby wszystko to a nam się wpaja poczucie winy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, tak? I w ogóle ślad węglowy, tak, został wymyślony przez korporacje paliwowe, tak, żeby właśnie liczyć własny ślad węglowy, czyli zajmować się nami, ale w tym czasie korpo paliwowe mają jakieś gigantyczne zyski i nikt nie powiedział może jest czas, żeby po prostu w świecie znacjonalizować te wszystkie korpo paliwowe, zabrać im te pieniądze i zainwestować te pieniądze w tę zieloną transformację. Jakby nikt, nie, to, że oni to mają 50 miliardów dolarów zysku na spekulacji paliwami, spoko, nie ma problemu, tak, jakby w ogóle nie ma nawet takiej dyskusji, tak, czy my powinniśmy przejść teraz na gospodarkę wojenną, tak jak było w II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy. Roosevelt, 90% podatek dla najbogatszych, nacjonalizacja albo kontrola społeczna, demokratyczna jakaś nad tymi kluczowymi gałęziami gospodarki, które są odpowiedzialne za redukcję tych emisji, to jest druga rzecz. I po trzecie, mobilizacja zwykłych ludzi, tak? My też musimy się ograniczyć. No nie ma bata, tak? Czy nie ma my, klasa średnia na zachodzie, ona też musi przestać tyle po prostu konsumować. Tak. Musi ale w pierwszej uspokoić. Kolejności musimy ograniczyć najbogatszych. Tak? To musi iść od góry. Tak? Musi, to musi iść od bo góry. Przykład bo przykład musi iść od góry. Tak? Bo teraz tutaj tylko zahaczamy o ten temat. Jeżeli będzie Was ten temat bardziej interesował, to ja bardzo polecam debatę, którą organizujemy jako Pacjent Europa we wtorek, czyli mam nadzieję dzień po tym, jak zostanie puszczony ten odcinek, w której występuje właśnie tutaj rzeczony obecny mój przyjaciel. Ale nie tylko on, jeszcze kilka innych osób, w tym oczywiście przedstawiciele rolników i będziemy właśnie na tej debacie dyskutować o tym, o co chodzi rolnikom, jakie są ich postulaty. Natomiast sprawa z protestami rolników jest o tyle ważna w kontekście tego, o czym mówimy, że tutaj dochodzi do dewaluacji walki o klimat, dlatego że zrzucamy odpowiedzialność za tą walkę o klimat właśnie na często słabych, tych, którzy wytwarzają nam różne dobra, właśnie rolników, których obkładamy różnymi ograniczeniami itd., itd., podczas kiedy jednocześnie w tym samym czasie bogaci ludzie robią to, co chcą. I to jest demoralizujące, bo nie możemy dojeżdżać jednych, kiedy drudzy generują znacznie, znacznie więcej, naprawdę na niepotrzebne, luksusowe dobra. I to, to prowadzi do takich napięć, że za chwilę cała polityka klimatyczna, która powinna nas prowadzić do tego, żeby była ta transformacja była sprawiedliwa, ona obróci się przeciwko nam, tak? Bo ona doprowadzi ludzi do takiej konstatacji, że to nie ma znaczenia, że to nie jest ważne. To jest na stole realnie i to jest bardzo ważny temat. I oczywiście jaki będzie tego efekt, tak? Będzie efekt taki, że będzie zyskiwać skrajna prawica, która w ogóle mówi, że nie ma żadnego globalnego ocieplenia, że w ogóle sobie obzduraliście tak. To, a co najwyżej będziemy mieć pomarańcze tutaj jeść, tak? Jakby, tak. Więc my mamy tak naprawdę do wyboru dwie drogi. Mamy do wyboru drogę faszystowską, skrajnie prawicową, gdzie Elon Musk i inne bogate zjeby... Idealistyczną taką. Będą tak, uważać, że wszystko jest okej, będą coraz więcej bogactwa gromadzić, żeby przetrwać w swoich bunkrach. Tak, ostatnio był artykuł o tym, że Mark Zuckerberg jakiś gigantyczny bunkier buduje u siebie na Hawaj. Oni wszyscy wiedzą, co się stanie. Znaczy, oni są doskonale wiedzą, co się stanie, ale oni są... To jest na inny temat oczywiście odcinek, ale bogaci, bardzo bogaci ludzie są psychopatami, tak? Bo to jest jakby badania pokazują, że żeby być bardzo, bardzo bogatym człowiekiem... W dzisiejszych czasach oczywiście, tak. W każdych czasach. Znaczy, jakby dojść do tych wielkich pieniędzy, dochodzisz kosztem czyimś, tak? I więc ci ludzie, których my daliśmy na górze naszego społeczeństwa, to są psychopaci, którzy zrobią wszystko, żeby po prostu tak naprawdę nas tutaj wszystkich zrobić z nas po prostu mięsną wkładkę dla ich biznesów. I to jest ta droga, tak? Czyli jakby mamy drogę faszystowsko-korporacyjno-neoliberalną, oligarchiczną, albo drogę Roosevelta, który nam pokazał, że potrzebny jest socjalizm, tak? Nie mówię tutaj o likwidacji zupełnie wolnego rynku, tak? Bo absolutnie to nie jest komunizm, tylko to jest taki socjalizm, jak Roosevelt wprowadził w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Jest bardzo wysokie opodatkowanie korporacji, gdzie jest bardzo wysokie opodatkowanie bogatych i gdzie państwo bierze odpowiedzialność za kluczowe sektory gospodarki, tak? I my dzisiaj potrzebujemy takiego samego wojny z ociepleniem klimatu, wojny z globalnym ociepleniem, tak? My potrzebujemy takiej mobilizacji, ale przykład muszą dać bogaci, to oni muszą najbardziej zacisnąć pasa, żeby ci na dole zacisnęli tego pasa troszeczkę mniej, tak? I
I to jest wszystko. I to, że Unia Europejska nie zaczyna od tego, że wprowadza podatek klimatyczny dla bogatych, że nie zakazuje podróży. Prawie tak? Znaczy, to jest po prostu zbrodnia, bo ci brukselscy urzędnicy... Oni do nas zderzenie czołowe nasze z populizmem jakby prawicowym, tak? W tym momencie prowadzą nas do tego, żeby po prostu to się wydarzyło, żeby to zanegować, tą całą politykę klimatyczną. Moją zasadą zawsze jest ograniczenie cierpienia, ograniczenie krzywdy innym ludziom i zawsze się z niej kieruję i nie będę mówić, że recykling jest nieważny, czy rezygnacja z mięsa, czy ograniczenie mięsa jest nieważne. Jest ważne. Każdy z nas musi swoją cegiełkę dorzucić. Ja nie latam od 7 lat, nie jem mięsa od wielu lat, teraz przestałem weganinem. Rozumiem, że nie każdy może, ale każdy może gdzieś tam się ograniczyć, każdy gdzieś może pomyśleć o tej zieleni wokół siebie, każdy może pomyśleć o tym, że nie jesteśmy sami na tej planecie i że są przyszłe pokolenia, które muszą tutaj żyć. I zweryfikować swoje ruchy konsumenckie, tak? To czasami naprawdę nie są wielkie rzeczy, nie trzeba właśnie od razu, nie wiem, rezygnować ze wszystkiego i doprowadzić do sytuacji ascezy, ale poddawać krytycznemu myśleniu te rzeczy, które kupujemy nowe, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne i to są naprawdę ważne składowe, ale one nie zastąpią tego, że musimy ograniczyć bogatych. Tak, bo tak jak mówię, albo tak to się skończy, tak? Albo będziemy mieć po prostu totalny faszyzm i będziemy żyć na spalonej planecie, gdzie tylko garstka bogaczy będzie żyła i sobie w swoich bunkrach, albo po prostu wybierzemy formę socjalizmu, która nas przed tym uratuje. I sorry, no jakby te rosnące temperatury oceanów, temperatury na świecie, jest dzisiaj 16 stopni, 15 stopni, tak? W Warszawie. Jest środek lutego. My naprawdę nie mamy czasu i jeśli nie przekonuje was to, co mówimy, nie wiem, o bankach, o korporacjach, to naprawdę spójrzcie za okno, zobaczcie, że nie ma śniegu, że pierwszy raz w tym roku był śnieg od 13 lat i wszyscy się niezłychanie tym Ale już to się skończyło, czyli już teraz jest wiosna. Tak, jest w lutym, jest wiosna. Tak, nie było w ogóle mrozów praktycznie, tak? Było tylko mrozów w styczniu, ale i tak niewielkich. W ogóle, luty jest właściwie miesiącem wiosennym dzisiaj, tak? Więc co będzie w lato? Więc jakby pomyślcie o tym, jakie były zimy za dzieciaka, jak wy byście byli, tak? Ja pamiętam jeszcze te zimy, tak? Pamiętam, jakie zimy były w latach 90. I nikt po prostu, ja rozumiem, że wyparcie jest bardzo fajnym mechanizmem i można sobie wmawiać, że nic się nie dzieje, ale dzieje się i nas naprawdę bardzo szybko ugryzie w tyłek. Przechodzimy do tematu numer 3. Tematu równie smutnego w sumie, co globalne ocieplenie i nasza przyszłość klimatyczna. Jest to temat dotyczący promowania, reklamowania i zachęcania ludzi do hazardu de facto. I jest to w dodatku, najczęściej będziemy tutaj dużo mówić o Lotto, czyli o państwowej spółce. Państwowej spółce, która aktywnie działa na rzecz tego, żeby nowych ludzi, młodych ludzi zachęcić, przyzwyczaić i nauczyć hazardu de facto. To co, puścisz jakiś... Bo ja oglądałem te reklamy i nie byłem w stanie uwierzyć, że można tak po prostu agresywnie marketing prowadzić w stosunku do dzieci praktycznie. I robi to państwowa spółka, która... Jeszcze te pieniądze idą na sport z tego hazardu. To wszystko jest tak po prostu dla mnie obleśne i okropne. No ale cóż, no. Bezpośrednim powodem, dla którego mówimy o tym temacie, jest tweet Adasia, którego zresztą pozdrawiamy i polecamy jego działalność na portalu X. On napisał właśnie całą nitkę o szkodliwości bookmacherów w social mediach, ale tutaj akurat skupił się na niej, w szczególności na reklamach skierowanych do dzieci. Podlinkujemy ten wątek w opisie, natomiast wam zaprezentujemy te reklamy, żebyście mogli sobie sami wyrobić zdanie na ten temat. Ej, myślicie, że zdrabki kręcą tylko nas? Old school party? Zdrab party, synku! W grillu najważniejsze są żeberka? Komu dokładkę? Czyje głód wygrany? A poderwać można tylko na taniec? Czy mogę prosić do zdrabki? Wszyscy chcą tego samego. Zabawy i wygranej. Więc moda na zdrabki jest zawsze. Rozkręć zdrab party i zdrab nawet milion złotych. To jest w ogóle reklama, która moim zdaniem jest naprawdę obleśna, bo ona też pokazuje jakby te sytuacje rodzinne, że tu jest mama, która zdrapuje, babcia, która zdrapuje, ojciec, który zdrapuje, cała rodzina po prostu zdrapuje, a w dodatku jeszcze na zdrabki możesz kogoś poderwać. Nie wiem, czy kogokolwiek poderwał na zdrabki, ale według tej reklamy jak najbardziej. Następna. Siedzę w drapie, aha. Ciągle nową zdrapkę łapię. Drop, drapie, łapię, kasa wpada. Taka drapu jest zasada. Mówi ci to MC Drapak. Mówi ci to MC Drapak. Drap
drapie dwójkę, drapie piątkę, ale zdrapie też dziesiątkę. Drap nas wszystkich tak porywa, bo co czwarty zdrap wygrywa. Tak drapiemy z ziomeczkami, przegryzając burgerami, z sosikami. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Rap, drop. I jeszcze mamy na dokładkę wspomniany już Robert Lewandowski. Czasta stylowe zagranie. I wielkie wygrane. Na marzenia, które nabierają kształtu. Na błysk szczęścia. I rozgrywkę pełną wrażeń. This is my game. Do you wanna play? Moda na zdrabki, lotto w pełni. Teraz twoja kolej. Teraz twoja kolej, żebyś się uzależnił od hazardu. Mówi ci to Robert Lewandowski, sportowiec z ogromnymi zasięgami i szacunkiem. Ja po prostu niesamowite jest to, że ten facet śpi na hajsie i tak. On jeszcze uważa, że jeszcze jest za mało. Więcej, to nasycenie, ten po prostu okropna jakaś rzecz, która się budzi wśród tych bogatych ludzi, tak? Jakby, że oni wszyscy się stają jakimiś potworami po prostu, jak stają się bardzo bogaci, tak? Jakby nie mają żadnych po prostu złudzeń wobec, co do nich i naprawdę my nie powinniśmy mieć też złudzeń co do nich. I co ciekawe, jakby ja patrzyłem na ustawę o hazardzie, tak? I w ustawie o hazardzie bardzo regulowana jest, znaczy bardzo, właśnie też nie do końca tak naprawdę, bukmacherka. Ale jeśli chodzi o zdrabki czy konkursy właśnie lotto, tam już tam takiego, nie ma żadnych zakazów i żadnych uwarunkowań, bo na przykład reklamy hazardu właśnie takiego innego niż te zdrabki czy skreślanie tych liczb w lotto jest zakazane, jeśli chodzi o małoletnich. Tak? Nie wolno kierować tych reklam do małoletnich, nie wolno w tych reklamach przedstawiać ludzi, którzy są niepełnoletni, ale jeśli chodzi o te zdrabki czy zakłady lotto, to spoko. I można powiedzieć, może to jest trochę mniej szkodliwe, bo faktycznie nie jest mi szkodliwe. Ale mi się nie wydaje. Ja dzisiaj rano wyszedłem z psem na spacer, 8:20, idę na spacer z psem i widzę, pan idzie z piwkiem. I wypija to piwko i wchodzi, praktycznie na hejna wypił to piwko. To było jedno z tych piwek, które mają chyba po 8 czy tam 9% woltażu, więc po prostu jakby wypił 2 czy 3 setki, może przesadzam, no ale setkę wódki sobie wypił. No i wchodzi gdzie? Zakładu właśnie lotto. Mamy artykuł z Newsweeka, który opowiada takie historie ludzi po prostu, którzy zniszczyli życia sobie i swoim rodzinom, bo musimy tu wspomnieć o tym, że to uzależnienie, tak samo jak alkoholizm, bardzo mocno wpływa na życie całych rodzin. Tak? Osoby uzależnione od hazardu oczywiście wydają na to uzależnienie bardzo dużo pieniędzy, co znacząco wpływa po prostu na jakość życia całej rodziny. No i w tym artykule w Newsweeku jest taki fragment. Dlaczego właściwie ludzie chodzą grać? Odpowiedź to jest pani terapeutki, która mówi: z bardzo wielu powodów. Do mojej poradni przychodzą na przykład młodzi mężczyźni uzależnieni od mefedronu. Mówią, że jak już wezmą, to im puszczają hamulce. Uzależnieniu od hazardu często towarzyszą inne. Badania zagraniczne pokazują, że od 9 do 30% z problemami z hazardem nadużywa także alkoholu. Idą grać, żeby jeszcze bardziej podbić emocje. Jak mówią, żeby odciąć się od problemów, nie czuć tego, co wiąże się z konfliktami i bliskimi, albo samotnością, depresją, trudnościami i lękiem. I tak jak powiedział Robert Lewandowski, teraz czas na ciebie. No naprawdę, tak, jakby i to jest ten cały biznes hazardowy w Polsce jest mega nieetyczny, tak. No, były afery, jeśli chodzi o dziennikarzy sportowych, którzy reklamują hazard, no kanał sportowy, który jednocześnie reklamuje... Kanał Zero też teraz ma fuksiarza, tak? Tak, znaczy Krzysztof Stanowski, tak, znaczy, że oni wszyscy reklamują ten hazard i jeszcze ciekawe, bo jak było weszło, zresztą tutaj jest ciekawy artykuł sprzed wielu lat, jak ten hazard wchodził właśnie do tych dziennikarzy sportowych, Zbigniew Boniek reklamował hazard, rozumiecie, tak. Że jakby człowiek, który był bohaterem, legendą, on nagle reklamuje hazard i to lobby hazardowe zmieniło ustawę, tak? Bo do pewnego momentu na przykład serwis Weszło, który prowadził Krzysztof Stanowski, był zarejestrowany, słuchajcie, poza granicami Polski, żeby właśnie omijać te ograniczenia dotyczące reklamy hazardu. I w zakładce o nas była taka informacja. Jesteśmy serwisem przeznaczonym dla osób posługujących się językiem polskim, ale zamieszkałych poza Polską, w krajach, w których internetowe reklamy bukmacherskie są legalne, takie jak Anglia. Jeśli odwiedzasz nas z terytorium Polski, bezwłącznie zamknij stronę. No, przecież to jest robienie z nas wszystkich idiotów, tak? Jakby... Dlaczego to w ogóle było możliwe? No, bo byli chyba zarejestrowani na Cyprze, wiesz, czy w jakimś innym kraju. Nie było naprawdę, nie ma żadnego urzędu, który mógłby to przyjść i skontrolować. No nie, ale oni sobie wylobowali zmiany w prawa i tam parę lat temu umożliwiono reklamy hazardu właśnie w internecie, tak? I no, mi się wydaje, że to jest opór nieetyczne i opór niemoralny, że ludzie, którzy zajmują się sportem, jednocześnie uprawiają ten hazard, tak? Więc... No tak, tutaj mamy w takim razie jeszcze na dokładkę jedną reklamę, która wprost mówi o tym, że lotto jest
sportem. Jest po prostu... Że hazard jest sportem. No, że lotto, tak, tak. Wyobraź sobie sport, w którym od wygranej nie dzielą cię przeszkody, a wysokie są jedynie kwoty, do jakich możesz mierzyć. Powiesz, że taki sport nie istnieje. My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? I to pani Aleksandra Mirosław, rekordzistka i dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce na czas. Słuchajcie, znaczy okropne, to jest ulubiony sport Polaków, to hazard. I chlanie wody, jakby to jest ulubiony sport Polaków, tak? Jakby... Niesamowite to jest, tak? Znaczy w tym artykule widziałem, że była informacja, że 30 tysięcy tak ludzi jest tak, uzależnionych to w Polsce. Może się wydawać, że nie jest tak dużo, ale jeżeli dorzucimy do tego to, o czym mówimy, czyli że to nie jest uzależnienie, które wpływa tylko na jedną osobę, no tylko tak, wpływa na całe systemy rodzinne. Przegrywa mieszkanie na przykład. Tak, nawet jeżeli ktoś nie ma... Podlinkujemy ten artykuł w Newsweeku, który jest, on też jest bardzo właśnie przejmujący, bo on pokazuje właśnie takie wyrywki osób, historii osób, które cierpiały po prostu z powodu swoich bliskich uzależnionych od hazardu. Natomiast w 2018-2019 zostało zrobione takie duże badanie dotyczące w ogóle uzależnień Polaków i tendencji tych uzależnieniowych. Wtedy była mowa o tym, że 37% Polaków powyżej 15 roku życia uprawia hazard. I że to jest tendencja, która rosła o 3% więcej niż w 2015 roku. To się wydaje, i teraz że niemożliwe, że jeszcze to jest ważne. I jeszcze ważne. Najpopularniejsze gry wśród Polaków to gry liczbowe. Gry totalizatora sportowego 30%, zdrabki 16%, loterii, konkursy SMS-owe 6%. No nie? Czyli jakby tak naprawdę lot, jakby to jest ta firma, nie? Totalizator sportowy, no tak, który po prostu niszczy zdrowie Polaków. No, ja nie wiem, jestem ciekaw waszych historii, jeśli chodzi o hazard i jak to wygląda. Możecie do nas wysyłać i wiadomości na Instagramie i komentować na YouTubie. No, mi się wydaje, że jest to naprawdę coś, co pokazuje tę demoralizację, tak jak ten alkohol, tak jak te reklamy alkoholu, że Polska jest po prostu krajem, gdzie można wszystko robić i wszystko reklamować. To, że w Wielkiej Brytanii to było zawsze legalne, czy właśnie te zakłady bukmacherskie, no dla mnie to nie jest żaden dowód na cokolwiek, tak? Zresztą słyszałem o tym, że w ogóle ten hazard internetowy i właśnie te bukmacherki, no też prowadziły korupcję, tak, w sporcie, tak? I że w mniejszych ligach, szczególnie w jakichś, zresztą były afery na ten temat, tak? Że piłkarze czy sportowcy sami obstawiają mecze. Jadą sponsorzy, jadą ich zaproszeni goście, jesteśmy my. Siadamy, jest kolacja zawsze tam 19, 20, no i gdzieś z boku stoi wino, wódka, szampan, kto sobie ile życzy, czy piwo. No to ja sobie nie wyobrażam, tak jak ja pana zaproszę, czy ktoś pana zaprosi, co siedzicie tak bez niczego. Nie. Czy pan sobie wyobraża, że na przykład my nie zrobimy kolacji, to ci sami ludzie pójdą sobie i sami zrobią kolację. No i dobrze, i co by pana martwiło? No nie martwiłoby, ale to tak naprawdę już... Ja bym nie uważał, że to jest tak bardzo złe. No to wszystko naprawdę powoduje, że ta polska piłka zanurzona w tym alkoholu, zanurzona w tym hazardzie, w ogóle ten polski sport, tak jakby, że dlaczego my się dziwimy, że jesteśmy tacy słabi w tą piłkę? No dla mnie powód jest oczywisty, tak? Znaczy, że jeśli jest taka demoralizacja i tak naprawdę wszystko jest zrobione, żeby zarabiać kasę, a nie żeby promować wartości, to jest to naprawdę dla mnie... Naprawdę jest dla mnie pewnym probierzem tej jakości tego wszystkiego, co nam się w tej piłce i w tym sporcie generalnie dzieje. I bardzo smutne jest to, jak widzę tych sportowców. No podejrzewam, że ta dziewczyna akurat pewnie nie jest jakaś super bogata, tak? Ale że Robert Lewandowski robi takie rzeczy, to jest bardzo bolesne. Na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że was też wzbudził jakieś refleksje, przemyślenia. Zapraszamy do pisania komentarzy, zapraszamy do wspierania nas na Patronite, na Buy Coffee, a także po prostu do podawania tego odcinka dalej i innych naszych odcinków, żeby no właśnie trochę zwalczać ten neoliberalny, medialny beton. Tak, i możecie spojrzeć na to, co my mówiliśmy dużo wcześniej, i że to, co my mówiliśmy, okazało się rzeczywistością i że nasze prognozy i nasze oceny sytuacji, nasze diagnozy okazują się prawdą i weryfikowaną przez rzeczywistość, przez fakty, a Lipki poruszają się w sferze absolutnie wymyślonej, ideologicznej, gdzie my mamy po prostu być nieustająco dyscyplinowani. Pewnie nie jeden rozsądny człowiek zapyta, jak to jest, no bo będzie kryzys, mówili ekonomiści. PiS doprowadzi budżet do ruiny. Pan zresztą też mówił o tym, że proszę jeśli PiS pana, wprowadzi ja swoje... Ja nie mówiłem, że nie... Przepraszam bardzo, proszę mi nie przypisywać nieprawdy. Proszę pozwolić, że wyjaśnię, co pan powiedział. Bardzo. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje swoje obietnice, to już 2016 rok będzie rokiem problemów budżetowych. Był?
Nie wiem, na co się pan powołuje, natomiast chcę na powiedzieć... Na pana wypowiedź w jednej ze stacji radiowych. To ja to sprawdzę. Jeżeli będą realizowane te zapowiedzi, obietnice PiSu, które przecież były czym? No było kupowaniem głosów. No to następny rok to będzie rokiem wielkich problemów budżetowych, bo Polska miałaby największy deficyt we wszystkich krajach, wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To by sięgało prawie 5% PKB. To oczywiście by spowodowało, zmierzanie w tym kierunku musiałoby powodować rosnącą nieufność rynków finansowych, od których my zależymy. I my, Polacy, musimy zerwać kajdany, musimy przestać klaskać naszym oprawcom i zerwać kajdany, które sobie nałożyliśmy, często sami, często byliśmy do tego zmuszeni, ale po prostu widzieć rzeczywistość, jaka jest, a nie jaką próbują nam wmówić influencerzy, czy media, czy inni bogaci ludzie, którzy naprawdę interesy są zupełnie rozbieżne, bo ich interes, tak jak mówiłem, no Mark Zuckerberg sobie buduje schron. Ty sobie wybudujemy wszyscy sobie takie schrony, żeby przetrwać katastrofę klimatyczną? Odpowiedzcie sobie sami. Życzymy miłego dnia, do zobaczenia następnym razem. Na mieście. Polecamy się. Hej.